Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji przedmeczowej przed spotkaniem czwartej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy Lech Poznań Dudląż. Naszymi dzisiejszymi gośćmi jest trener Lecha Poznań John van der Brom oraz Pedro Reboczo, czyli obrońca kolejorza. Jest z nami także pan Jan Tramiński ze Szkoły Języków Obcych Enjoy, który będzie nam pomagał z tłumaczeniem wypowiedzi naszych gości. Oddajemy Państwu głos, zapraszamy do zadawania pytań. Poznański.pl. Mam pytanie do pana trenera najpierw. Co jest mocną stroną przeciwnika mistrza Luksemburga? Na co trzeba będzie zwrócić przede wszystkim uwagę? Gdzie się może czaić pułapka dla Lecha? The question is, what are the strengths of the team from Luxembourg? Which could be a trap for Lech's team? The team, Dudelange, they have, I think, a really experienced team. Experienced team means that a lot of players are a little bit older. So when you're older, you have more experience, that's easy. The second thing, what also maybe could be a problem for us is the set pieces, because they are very tall. So we have to prepare that also very good in defense part. But it gives also opportunities for us. And I think this two parts of things is very, yeah, interesting, important for us to control this, and the idea of football, what they do, is that they want to play football also. This is what I like at this team. Jedną cechą tej drużyny jest to, że jest tam dużo starszych zawodników, dlatego to jest doświadczony zespół i to jest jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Inna kwestia to mają wielu wysokich zawodników, co oznacza, że stawiają bardzo na stałe fragmenty gry. Dlatego będziemy musieli bardzo uważać w obronie. Ale oczywiście to może nam również stworzyć szanse, jeżeli będziemy zdawali sobie sprawę, jakie są ich mocne strony i odpowiednio temu zaradzimy. Musimy po prostu kontrolować grę na boisku. Jeżeli my będziemy panowali na boisku, no to będziemy mieli szansę. Dla piłkarzy Lecha wszystko się w tym sezonie odwróciło. Jest kompletnie inaczej niż było jeszcze w maju. I teraz stają przed trudną próbą, bo przecież jeżeli pokonają luksemburskiego przeciwnika, to chwały żadnej nie zaznają, bo to będzie fakt normalny. Natomiast jeżeli ulegną, jeżeli stanie się coś złego, to może już zdarzyć się kompletny kataklizm w tym klubie. Question for Pedro. What do you think? Now everything is turned around, and you are in such a position that when you win against the team from Luxembourg, this is no reason for great glory. Everybody expects your win. But on the other hand, if you don't, that would be a great disaster. What do you think about this? I think for us, the main target is to win the first game, because it's a very important competition for us. Because it's not every year that Lech plays in European competition. So for me as a player, it's after to be champion, my next goal is to be on the group stage of any European competition, because Conference League is a very good competition for us. But I think even I don't believe it, but it can happen if we lose. I think it's not a, I cannot consider a disaster, because if this team, they are in this situation, that can be in the group stage, they have quality to be there. So I think now it's we have the best mentality, best shape for the game. I think we're gonna win. So powiedzmy sobie w ten sposób. Naszym głównym celem jest zwycięstwo w pierwszym meczu, żeby stworzyć sobie dobrą sytuację na rewanż. Osobiście uważam, że gdy się zdobywa tytuł w kraju, chce się kontynuować tą drogę piłkarską w rozgrywkach europejskich. Przecież nie co roku Lech ma okazję, aby występować na europejskiej arenie. I chcielibyśmy w tych rozgrywkach Ligi Konferencji jak najwyżej dotrzeć. Wierzę, że wygramy, podkreślam, wierzę, że wygramy, no ale gdyby się zdarzyło inaczej,
to wcale nie uważam, że to taka katastrofa, bo moim zdaniem drużyna z Luksemburga ma swoją jakość, która pozwala im zakwalifikować się do fazy grupowej Ligi Konferencji, więc nie uważam, że to by była katastrofa, ale wierzę, że wygramy. Dobry trenerze, Radosław Laudański, po prostu o futbolu. Hello coach. Ja zauważyłem, że Lech Poznań w tym sezonie w 11 oficjalnych meczach stracił 17 bramek, to jest o 11 więcej niż rok temu. Główną przyczyną tego stanu rzeczy pewnie jest fakt, że trzeba łatać dziury w linii obrony, ale też tak sobie obserwując mecze ze Śląskiem czy Wisłą Płock, widziałem, że bramki były tracone po stratach w drugiej linii. I mam takie pytanie, jaką trener widzi diagnozę, że Lech Poznań traci tak dużą liczbę bramek? Moje pytanie dotyczy... sorry. My question is about the situation in defense, or the fact that in 11 games so far we've already conceded 17 goals. That's 11 more than last year at the same time. Okay, obviously there are some gaps in the defense line, we know about it, but on the other hand I noticed that some goals are also lost when we lose the ball in midfield. What's your diagnosis? How do you see that? So I agree fully. It's a big part for us in the squad, in the team, also in the staff. It's a discussion. We have to stop to considering the goals, because otherwise it's very difficult to win games. The best example is last game. We play good, we create many chances, but we get easier goal against in the transition in the midfield. We lose the ball in the midfield, in the transition they score a goal. And that was not the first time, so that is really our tension in the team. So we have to do that better, the first place. The second thing is also, everybody knows that we are struggling for maybe the whole season with the central defenders, and I don't mean it as an excuse now, but it's true. It's the only thing what I can say now. It's that we every game almost we play with a new central defenders duo. Tomorrow will be the same. Yeah? Tomorrow we're gonna play with two left-footed central defenders. This is the only two left, not only two left, only two central defenders we have. I'm happy that Milik is back in the team, and he's going to play with Pingot, but they are both left-footed. That's not the ideal. It's not what everybody wants. You want the left and the right-footed, and I think also they didn't play together. So, and again, it's not an excuse, so that's what I said my first answer to you. I'm fully agree with your opinion, with your analyze, and we have to work on it, but it's simple to speak. It's more difficult in the game. That's what we saw every time. W pełni zgadzam się z Pana analizą dotyczącą tego, że w środkowej strefie przeciwnik przejmuje piłkę. Przy przejściu z gry ofensywnej naszej do defensywy zdarzają nam się te stracone bramki. Analizujemy to w zespole, sztab szkoleniowy. Oczywiście widzimy to samo co Pan, staramy się temu zaradzić i oczywiście jedna rzecz to właściwa diagnoza, a druga poprawa tej sytuacji. Również to, co Pan powiedział o naszej obronie, no, nie chcę tego traktować jako usprawiedliwienia, no, ale takie są fakty, że w każdym meczu gramy w innym zestawie środkowych obrońców. Na jutrzejszy mecz będziemy mieli do dyspozycji dwóch lewonożnych środkowych obrońców. Jutro zagra na szczęście Milic, będzie grał z Pingotem. I no, to nie jest idealna sytuacja, jak jest na środku obrony dwóch lewonożnych piłkarzy, no, ale taka jest na jutro sytuacja i tak będziemy jutro grali. W pełni się z Pana analizą zgadzam. Pracuje Pan w Lechu Poznań już prawie 2 miesiące. Jestem ciekawy, którzy piłkarze Pana zdaniem poczynili największy progres pod Pana wodzą? Even with Lech for 2 months now, which players, in your opinion, have made the biggest progress over this time? No, for many players, what we already have in the team and what you saw last year, I can say many players they play on the same position, and if they make the same progress as how they finished last year, we can discuss about it. So what I mean to say is
for example, not Rebo. Is he right just that good as he was last year because he is here now? But we can speak that we can speak about all these kind of players what we have, and I think for me it's only one exception in this. It's Skouras. If I see what he do on his position, and not because he scored only goals. He works. He's a fighting spirit. He works. He have a good mentality, and he does everything to help the team. And also the cooperation with Rebo is I think it's very good. Somebody goes inside, the other one goes outside. If he goes inside, Skouras go outside. So if they play many times together, it will be better and better. But for me now, I think he makes the biggest progress in the team. But that's my opinion. Chcę powiedzieć, że w tym sezonie wielu graczy, którzy grają na swoich pozycjach, grają na takim dobrym poziomie jak w zeszłym roku. Na przykład Reboczo. Pedro gra bardzo dobrze, ale jednym zawodnikiem, który na pewno zwraca moją uwagę, jest Skouras, który prezentuje się świetnie, strzela bramki. No i właśnie na lewej stronie bardzo dobrze z Pedro Reboczo współpracuje. Zamieniają się pozycjami, bardzo dobrze się rozumieją. Dlatego jeżeli miałbym jakiegoś zawodnika wyróżnić, to właśnie Skourasie. Ostatnie pytanie będę miał do Pedro Reboczo. Chodzi mi tutaj o kwestię liderów w szatni, no bo odszedł z klubu Dawid Kownacki, Jakub Kamiński i teraz długo kontuzjowany jest Bartosz Salamon. Ja mam pytanie, którzy piłkarze są teraz takimi mentalnymi liderami w szatni Lecha Poznań? A question to Pedro. Which of the players do you think are now the leaders in the dressing room after a couple of players, for example, Kownacki left, who perhaps were such leaders? Who are the leaders, the mental leaders of the team in the dressing room now? I think we have a lot. Because it's not only the captain who is the leader in our team, because what I feel, I think even last year Jesper he has a great mentality, Muras also Bedi, and me, I'm more a quiet player, I don't like to talk too much, but also maybe this year I'm pushing more for the team because I feel that we as a team, we have a very good dressing room, and it's important when we have this kind of results to stick each other and support each other, because it's going to be important for the next game, because this is not finished here, it's only at the end of the season. So yeah, we have a couple. I think the most is like Jesper, Muras, Bedi, also Ishak is our captain, so yeah, most of all they are the captains, so it's now, but yeah. There. Who's the third player you mentioned apart from Jesper and Muras? Bedi, Benarek. Okay, Bedi. And sure. Also, good. Yeah. Mamy kilku takich liderów w szatni, tych, których wymieniłbym w pierwszym. Oprócz oczywiście naszego kapitana, który jest jednym z liderów, ale te nazwiska, które przede wszystkim chciałbym wymienić, to Jesper. Choć Muraś, czyli Murawski, Bednarek, może ci trzej. Ja do takich piłkarzy się nie zaliczam, jestem raczej spokojny, ale chcę podkreślić, że w szatni panuje świetna atmosfera, wszyscy walczymy o nasze cele i będziemy walczyć do końca sezonu. I właśnie Murawski, Jesper Karlström i Bednarek to są takie trzy nazwiska, które chciałbym wymienić. Also Bari, I forgot. Bari. A oczywiście zapomnieliśmy Bari. Jeszcze o jednym nazwisku, Bari Douglas, który był już... Otherwise he'd be gonna kill you. No, he asked me to say this. Dzień dobry, Dawid Dobrasz, portal Meczyki. Ja bym chciał zapytać, jakie jest największe zmartwienie trenera przed tym meczem? What is, coach, what is your biggest worry before the game? I've never worried before the game. Nigdy się nie martwię. I'm always thinking about positive things, points, and what happened last game. We can do nothing about it anymore. My job as a coach is to prepare the players, to prepare the boys for the next game, and I always see chances
opportunities that we go to the group stage, and this is our challenge when we start here. And what you also said, doesn't matter which. Of course, everybody wants to play in the Champions League, but every European group stage tournament is, I think, is very good for us, for the team, for the players individually, for the fans, also for me as a coach, for the club because of the money. So it's a lot of opportunities for us to show everybody in Poland, but everybody, especially in Poznan, yeah, that we're still alive. That we're still alive and that we can go to the group stage, and that will be the first job for me. And I 100% believe in the qualification. So we will see tomorrow. Ja nie mam żadnych zmartwień przed meczem. Ja nie mam takiego podejścia, żebym się czymś martwił. Staram się patrzeć przed następnym meczem pozytywnie i konstruktywnie podchodzić do kolejnego meczu, nie rozpamiętywać to, co było w poprzednim meczu. Dlatego widzę, że przed nami jest wielka szansa, aby zakwalifikować się do fazy grupowej rozgrywek europejskich i chcemy tą szansę wykorzystać. Wiadomo, że fajniej byłoby grać w Lidze Mistrzów, ale uważam, że każda z tych szans, jakie mamy, czy to będzie Liga Europy, czy Liga Konferencji w naszym wypadku, jest czymś, do czego chcemy dążyć. Myślę, że kibice też chcą oglądać Lecha w Europie. To jest ważne dla kibiców, ważne dla klubu. Nie zapominajmy także o kwestiach pieniężnych, że to się wiąże z odpowiednimi wpływami, jeżeli będziemy w fazie grupowej Ligi Konferencji. Chcemy pokazać wszystkim w Polsce, w Poznaniu, przede wszystkim w Poznaniu, że jeszcze żyjemy, że jeszcze potrafimy grać w piłkę. Dlatego podchodzę do jutrzejszego spotkania pozytywnie. Mamy przed sobą cel, który chcemy osiągnąć i chcemy pokazać, że potrafimy go osiągnąć. Wrócił do zdrowia Artur Rutko. Chciałbym zapytać, kto teraz będzie pierwszym bramkarzem Lecha Poznań? Rutko is back. I would like to ask, who is going to be the first goalkeeper of Lech? Tomorrow, Filip. Filip is playing. Jutro Filip zagra. To rywalizacja trwa, czy jakby zastanawiam się, bo Rutko był pierwszym bramkarzem od początku sezonu, teraz wrócił i Filip do bramki trafił. Does it mean that this rivalry is going on, or is there a change in who's the first? Do you have the first goalkeeper in the team? No, actually not. In the beginning, of course, we make a decision to put Arthur in the team, but he was injured for a couple of weeks, and then of course Filip is in. And in our opinion, and more in the opinion about Maciej, the goalkeeper coach, he said that, and what I see also that Filip is doing a good job, and so he deserves it also. And it's always difficult, is it number one or number two? For me, it doesn't matter. I have two good goalkeepers and yeah, they have to be ready if they have to go in, and for this moment it's Filip. Właściwie to ja nie podchodzę do tego w ten sposób, że jest tutaj pierwszy bramkarz, drugi bramkarz. Oni ze sobą oczywiście rywalizują. Na początku wybraliśmy Rutko, później miał kontuzję. W tej chwili Filip się dobrze spisuje. To jest również opinia trenera bramkarzy, więc postawiliśmy na Filipa w jutrzejszym meczu. Filip jest dobrym bramkarzem. Oczywiście rywalizacja między bramkarzami cały czas trwa, ale ja nie mam takiego podejścia, żebym wybrał sobie pierwszego bramkarza i przy nim trwał. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, panie trenerze. Maciej Rejman, Głos Wielkopolski. Mam takie pytanie, czy jeżeli się zakwalifikujecie do fazy grupowej, to będzie pan apelował do władz klubu o transfery, o wzmocnienia drużyny, czy pozostaje pan przy tej opinii, którą wyraził pan na początku, że ma dostatecznie dobrą jakościową kadrę? If we manage to qualify to the group stage, are you going to ask the management of the club for more transfers for new players, or do you still believe in what you said at the beginning, yeah, that we have enough good players to continue with those players? The last is short. I fully believe in the squad what we already have.
But we also see now, if we have some problems and with injured, that we are weak, weaker on some positions, and the central defenders is one. In my opinion, we also weak a little bit on the wingers because we have two less options because of the injury of Balua, and he's still injury. So these two positions will be maybe an option for us to find some new players. But at the other hand, we don't have to forget, especially on the central defender position, we have already four. With Pingut, we have five. So, and they will be back in a couple of maybe days, weeks. So if everybody is back and we buy another one, that means that we have six central defenders. So what can I do with six central defenders? So it's always not a puzzle, it's always a combination what we want at the squad. And the club is open to do some transfers, but we have to make the right decision every time. And also the players what we want to have, are they ready to come to us? Eh? It's always also that is a game. So. But we can say we want a striker or a winger or a central defender, but if the player don't want to come to us, okay, then we have to change the philosophy, to change also the opportunities. And that costs time. And in football, you don't have time. As a coach, you don't have time, I know. But I never close my eyes for the players what I have. And that's what I said again, I'm really satisfied with the squad. They can do better, they know they can do better. But for now, don't think that there will be tomorrow a new player in. That's not the point. But we have, I think, two weeks now, till the end of the window. Jeżeli miałbym krótko odpowiedzieć, czy w tej chwili zmieniłem zdanie, czy trwam przy tym zdaniu, które wyraziłem na początku, to nadal uważam, że ci zawodnicy, których mam, tworzą dobry zespół. Ale oczywiście te kontuzje i sytuacja w linii obrony trochę zmieniają tą sytuację. Nie, z jednej strony nie planujemy żadnych tutaj wielkich transferów w związku z tym, że się zakwalifikujemy być może do fazy grupowej ligi i konferencji. A z drugiej strony ta sytuacja w obronie stawia nas przed trudnymi decyzjami, bo z jednej strony mamy czterech, a z Pingutem aż pięciu środkowych obrońców. No i co, jeżeli teraz w związku z tym, że mamy te luki związane z kontuzjami, zakupimy nowego środkowego obrońcę, a wrócą po kontuzjach ci, których już mamy, to co, będziemy mieli sześciu na tej pozycji? Musimy się liczyć z tym, że ci, którzy są kontuzjowani, niedługo wrócą, więc to nie jest taka łatwa decyzja. Klub oczywiście jest otwarty na transfery i nie tylko mamy problemy związane ze środkiem obrony, ale także na przykład Balua jest ciągle kontuzjowany, więc mogłaby być lepsza sytuacja, jeżeli chodzi o skrzydłowych. Ale to jest pytanie, my możemy chcieć sprowadzić jakichś zawodników, ale czy ci zawodnicy, których sobie upatrzymy, czy oni będą chcieli do nas przyjść? Więc to nie jest taka łatwa decyzja i nie jest to sytuacja, którą łatwo można rozwiązać. Powtarzam, że mam zaufanie do tych zawodników, których mamy w zespole. Oczywiście, że oni mogliby grać lepiej, stać ich na więcej, ale jest jak jest. Jeszcze mam pytanie do Pedro. W poprzednim sezonie właściwie Lech grał raz w tygodniu tylko. Teraz od kilku tygodni gra praktycznie dwa razy w tygodniu. Jak zespół, twoim zdaniem, wytrzymuje te obciążenia? No i czy czujecie się już, że ten sezon, lekkie zmęczenie tym sezonem, intensywnością gier? Pedro, it's about the intensity of or frequency of games, the question. Last year you played one game a week and now there's a long period where you have to play two games a week. And are you a little bit physically tired? Are you withstanding well
this stress of having to play so intensively and so much? Or what is your comment about this situation? I think when you play three games a week, it's of course you're gonna get more tired. I talk about myself. If I play in 1 week three games, of course at the end of the week I'm dead. It's normal, but also it depends of the way you take care of yourself. If you rest good and if you eat good, of course it's gonna be more faster the recovery you do. So of course, comparing to the last season, we only had one game a week. Also, we had more time to prepare the game. We had five days to prepare the next game. Now we only have 2-3 days to prepare each game. So it's quite demanding for us. But we are doing our best, even if sometimes the results doesn't show that. I think we are trying to do our best to have the best results and to give. To win all the games, because it's our target, it's our goal for each game, and practically is this. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o to porównanie, oczywiście, że jeśli gram jeden mecz w tygodniu, to nie jestem taki zmęczony jak po dwóch. Czasami jak spojrzymy na tydzień od niedzieli do niedzieli, to po trzech takich meczach jestem już wykończony. Ale to nie tylko kwestia tego, na co nas stać, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, ale również tego, jak się regenerujemy, jak odpoczywamy, jak dbamy o siebie, jak się odżywiamy. Więc każdy zawodnik również sam jest odpowiedzialny za to i sam dba o to, aby był w dobrej formie do kolejnego meczu, który tak szybko nastąpi. Ale to nie tylko to. Jest także kwestia przygotowania do meczów. Gdy w zeszłym roku mieliśmy jeden mecz na tydzień, to mieliśmy 5 dni na przygotowanie następnej gry. Natomiast w tej chwili to są 2 albo 3 dni, więc mamy mało tego czasu na przygotowanie i to również ma wpływ, nie tylko kwestie fizycznego zmęczenia. Może tego nie widać po wynikach, ale staramy się robić co możemy, staramy się dawać z siebie wszystko i tak będzie też w kolejnych meczach. Ja bym chciał jeszcze dopytać trenera konkretnie, bo mówi się, że Lubomir Sadka ma zgodę na odejście z klubu, że Maksymilian Pingot może zostać wypożyczony, więc ja bym prosił o odpowiedź, ilu transferów się trener chciałby, czy spodziewa przez 2 pozostałe tygodnie do końca okienka? Okay, I would like to go back to this transfer issue. They say that Šatka can go to another club, that Pingot can be on loan. So how many changes do you expect and how many transfers do you expect yet in the coming weeks? No, Šatka is here. Of course, I also heard it. I don't read it because I cannot understand it, but maybe there is an option that the club sells Sadka, maybe, but also maybe not. And of course, when he goes, for sure we would take a new central defender. Pingot is a different situation, because in the beginning of the season we speak about, because we have Sadka, we have Salomon, we have Milic, we already want to buy a new one, we have 4 central defenders, maybe for Pingot it's better to send him on loan somewhere for his improvement, for his developing. So that was what we speak. But now the best, because I said Skuras, but also Pingot is making really good steps. And for that reason, in the situation where we right now, there is no option for me to let Pingot go now directly. But maybe in the end of the month, the situation will be changed. And that's also for Sadka. If he stay here, okay, he stays here. He's still a player of us. And what I heard from the president and what I heard from Thomas, there's really no concrete something for him, so it's only speaking, talking and yeah. Tak, ja też słyszałem to, co pan o tym, chociaż oczywiście nie czytam po polsku, ale słyszałem o tym, że mówiło się o odejściu Šatki. Rozmawiałem z prezesem i z dyrektorem sportowym i nie ma żadnych konkretnych planów. Oczywiście, że gdyby Šatka odszedł, no to wtedy byśmy musieli pomyśleć o zastępstwie dla niego. Jeżeli chodzi o Pingota, to na początku, gdy mieliśmy
odpowiednio wielu środkowych obrońców, Salamon, Szatka, Milic. Wtedy były takie myśli, aby Pingot troszeczkę zdobył doświadczenia na wypożyczeniu w innym klubie, aby mógł się rozwijać, ale w tej chwili sytuacja się zmieniła. Pingot, mówiłem przedtem, że Skóraś robi postępy, również to samo mogę powiedzieć o Pingocie. Pingot się rozwija, pokazuje dobrą grę i w tej chwili takich opcji nie ma, żeby Pingot miał odchodzić na wypożyczenie. Nie wiem, jeżeli za miesiąc sytuacja się zmieni, wrócą kontuzjowani piłkarze, to wtedy będziemy myśleć o tym od nowa, ale w tej chwili takiej opcji nie ma. Redaktor Dobrasz, ostatnie pytanie na tej ostatnie konferencji. Pytanie do Pedro miałbym, czy wszystko z tobą jest ok, bo nie grałeś w ostatnim meczu, czy jesteś zdrowy i w 100% gotowy do gry? Is everything okay with you, Pedro? Are you fit and ready to play because you didn't play in the last game? How are you doing? Yeah, I'm feeling better now because before the game against Vikings, I was sick, so I didn't train for a couple days. So I was not feeling like the best shape that I was before. But now, of course, I'm feeling better. I'm training every day, and also I feel the ambition of the team to win this game, because we know it's very important for us. And also I think the mentality in the team is very good. We are ambitious, we want to win, even if the results they don't show that sometimes, but I think in this competition we are giving everything that we have to achieve the group stage. So yeah, I feel good now, and if I have the opportunity to play, I'll give my best as my teammate, so yeah. Czuję się już lepiej. Tak, w zeszłym tygodniu byłem chory i dlatego nie trenowałem i dlatego zabrakło mnie w poprzednim meczu. W tej chwili wróciłem już do treningów i jestem gotowy do gry. Chcę dołączyć do zespołu i dać z siebie wszystko, abyśmy zwyciężyli i przeszli do fazy grupowej Ligi Konferencji. Jeszcze raz chcę podkreślić, że wszyscy zawodnicy mają tę ambicję, aby osiągnąć sukces, aby grać lepiej, i naprawdę nie tylko ja będę dawał z siebie wszystko, ale my wszyscy będziemy z siebie dawać wszystko i pokazać to, co potrafimy, aby kibice i my sami abyśmy byli zadowoleni po jutrzejszym meczu. I odpowiedź Pedro była tym ostatnią na dzisiejszej konferencji przedmeczowej. Zachęcamy wszystkich dziennikarzy do uczestnictwa w wydarzeniach medialnych z udziałem drużyny Dudląż. Dzisiaj 18:45 przypominamy konferencję, 19:30 trening otwarty przez 15 minut. Bardzo dziękujemy za przybycie.